Rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej w Żółkiewce. Pracę wykonuje wyłoniona w drodze przetargu strzegomska firma Domex. Koszt zadania to około 100 tysięcy złotych. W świetlicy u nas w Żółkiewce jest przeprowadzany teraz remont. Są remontowane 3 pomieszczenia w przyziemiu. W jednym chcemy sobie zaadoptować, jedno pomieszczenie chcemy zaadoptować sobie na aneks kuchenny, a 2 pomieszczenia będą wykorzystywane przez Radę Sołecką. Prace remontowe zakończą się w październiku 2015 roku. W ramach remontu wykonane zostaną roboty rozbiórkowe i demontażowe. Ściany zostaną pokryte gładzią, a następnie pomalowane. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa. Na podłogach zostaną położone nowe posadzki. Jesteśmy wioską bardzo aktywną. Będziemy tam organizować spotkania i będziemy się przygotowywać między innymi czy do jarmarku wielkanocnego, czy do dożynek, Dzień Kobiet, czy zabawę mikołajkową dla dzieci, a także chcemy tam organizować różne takie spotkania. Budynek zyska także nową instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Świetlica zostanie także wyposażona w nowy sprzęt AGD.